Jest pani absolwentką Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. Proszę powiedzieć, jaki kierunek pani skończyła i co pani zyskała w tej szkole? Ukończyłam pierwszy stopień studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia. No w tej chwili studia kontynuuję, natomiast to, co zyskałam, no na pewno dużo wiedzy, dużo nowych umiejętności, wspaniałych przyjaciół. Poznałam szereg nowych po prostu ludzi. Między innymi też poznałam się z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, z rugbystami, których fundacja wspiera, więc naprawdę, naprawdę dużo. Jakie umiejętności przydatne w zawodzie daje szkoła? Czy to jest szkoła bardziej teoretyczna, czy bardziej praktyczna? Mamy tutaj bardzo dużo zajęć praktycznych, no teoretycznych również, jak na każdym kierunku medycznym, natomiast no są to umiejętności przede wszystkim, które wykorzystujemy bezpośrednio w pracy z pacjentem. Poszczególne techniki, metody prowadzenia fizjoterapii, ale myślę, że najważniejszą to jest takie swobodne podejście do pacjenta i umiejętność rozmowy z nim, takiej bez stresu, o tak bym to nazwała, na luzie, ale całkowicie kompetentnie i profesjonalnie. Macie państwo też bardzo bezpośredni kontakt z osobami na przykład niepełnosprawnymi czy inną grupą pacjentów. Jak to wygląda w takim codziennym szkoleniu? Co wam to daje? Czy tak naprawdę każdy z nas, tutaj przede wszystkim pacjenci, jesteśmy sumą zdarzeń i tak naprawdę im więcej nowych informacji uzyskamy od pacjenta, nawet przekazywanych nam w takiej nieformalnej wręcz rozmowie, ułatwia nam to później proces rehabilitacji, właściwy dobór celów tej terapii i właściwy dobór metod terapii, którą będziemy prowadzić z pacjentem w oparciu o jego styl życia, poziom aktywności, w oparciu o jego zainteresowania, hobby. O wiele łatwiej jest dobrać właściwą metodę i pacjent o wiele chętniej poddaje się terapii. Słyszeliśmy bardzo dużo dobrego o fundacji. Dzisiaj uczestniczyliśmy też w takiej małej uroczystości jubileuszowej 30-lecia fundacji. Chciałem porozmawiać, zapytać o współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności, bo wiemy z wielu źródeł i od studentów, i od pana dziekana, że bardzo dobrze współpracuje się z fundacją. Jak wymieniacie się swoimi dobrami, doświadczeniami? Jak korzystacie z tego nawzajem? Tak naprawdę nasza współpraca trwa od wielu, wielu lat. Na początku współpraca zaczęła się od prowadzenia takiego przedmiotu, jak prowadziliśmy taki temat dobór wózka aktywnego. Czyli przedstawialiśmy studentom, jaka jest różnica między wózkiem aktywnym, jaka między wózkiem klasycznym i jak ważne jest to dla osoby poruszającej się na wózku, iż należy dobrać go w bardzo prawidłowy sposób. No właśnie, to są bardzo praktyczne rzeczy, takie, które dają studentom już taką bardzo konkretną, praktyczną wiedzę. Znamy też z relacji studentów, wiemy o tym, że pani uczestnictwo w zajęciach jest bardzo cenne dla nich. Pani się dzieli swoimi doświadczeniami. Jak to wygląda z pani strony? Z naszej strony oczywiście ta współpraca jest bezcenna, dlatego że przekazując naszą wiedzę, właśnie tutaj prawidłowy dobór wózka, prawidłowe techniki asekuracji i przenoszenia osób z niepełnosprawnością, sport osób niepełnosprawnych, zaszczepiamy w studentach taką malutką, malutką iskierkę tego, co można zrobić dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pokazuje im też bardzo dużą granicę, która jest między wyręczaniem, pomaganiem, a usprawnianiem osób z niepełnosprawnością. Zachęcamy ich oczywiście do udziału w naszych projektach, programach wyjazdów na obóz aktywnej rehabilitacji, bo to jest zupełnie inne doświadczenie niż praca w szpitalu, gdzie mają do czynienia z pacjentem. Wyjazd na taki obóz daje studentom taką możliwość poznania osoby z niepełnosprawnością od podszewki, ponieważ od samego rana do samego wieczora mają możliwość pracy, współpracy. Współpracy to jest dobre słowo. Poprzez uczenie ich samodzielności, czyli od samego początku toaleta poranna, ubieranie, przesiadanie się, do udziału w zajęciach, na których uczymy techniki jazdy na wózku. Zajęcia są ogólnousprawniające, basen to jest bardzo duże doświadczenie dla studentów, w jaki sposób sobie radzić w zupełnie innym środowisku, też z osobą z niepełnosprawnością. Znamy też takie doświadczenie z relacji pana dziekana, ale chciałbym usłyszeć to od pani. Zdobywaliście wspólnie ze studentami Górę Kamińsk, z tego co kojarzę, prawda? Proszę powiedzieć coś o tym doświadczeniu.
To jest zupełnie inna akcja, którą organizuje nasz region łódzki. Pomysł padł 6 lat temu. Chodziło nam o integrację osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi. Na co dzień pracujemy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i po prostu uczymy ich dążenia trwałego do celu, nie poddawania się, nie rezygnowania ze swoich pasji. Stąd pomysł właśnie Góra Kamisk, czyli to jest taki odległy cel, który należy zdobyć, przy którym nie należy się poddawać. Ale chcieliśmy połączyć to również z osobami pełnosprawnymi, dając poczucie bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnością, że przy jakichkolwiek barierach mają tą pomoc zapewnioną. Natomiast osoby pełnosprawne też bardzo wiele wyciągają z tego wydarzenia, ponieważ kiedy widzą determinację, kiedy osoby z niepełnosprawnością dążą do zdobycia tego szczytu, nie poddają się, to osoby pełnosprawne zadają sobie takie pytanie. Ja sobie w życiu codziennym czasami poddaję się przy małych błahostkach, a tu widzę, kiedy te osoby z niepełnosprawnością zdobywają tą górę przy dużych upałach, przy deszczu i osoby wtedy pełnosprawne mają bardzo wiele przemyśleń, wypowiedzi osób na szczycie góry, kiedy zdobywają tą górę wraz ze swoim przydzielonym właśnie podopiecznym, są bardzo takie napewniające takimi dużymi wartościami, które zdobywają. Jesteśmy na targach rehabilitacji. Pani obserwuje pewnie od wielu lat, jak się zmienia sytuacja w tej dziedzinie i sprzętowo, i gdy dotyczy to wiedzy. Proszę powiedzieć, czy w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności te zmiany także zachodzą? Widzi Pani takie podążanie za trendami najnowocześniejszymi w tej dziedzinie? Oczywiście tak. Wyższa Szkoła Informatyki jest bardzo przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Kilka osób z naszych podopiecznych, którymi pracowaliśmy w procesie aktywizacji społecznej, podjęło naukę i studiuje właśnie na tej uczelni. To jest dla nas naprawdę bardzo wielka duma, kiedy osoba trafia na uczelnię. Bardzo przyjazne środowisko, nie ma niedostępnych miejsc, więc bardzo polecamy.